Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 21 odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj kontynuujemy zadanie Awantura o Wino, które rozpoczęliśmy w poprzednim odcinku, tylko że jest to inne jakby podzadanie tej całej awantury. Mianowicie, no ostatnio pomogliśmy Liamowi i Matyldzie i teraz oni mają dla nas jakieś zlecenie odnośnie tej ich nowej winnicy. Pytanie, gdzie tutaj będzie jakiś znacznik teleportacyjny, bo powinien gdzieś być. Ale no wiecie, jak to jest z tymi znacznikami, ostatnio... O, dziękuję bardzo serdecznie. Ostatnio było tak, że nie znalazłam do jednej w ogóle winnicy teleportu, a na pewno mam do zaznaczenia go. Mieliśmy okazję iść z nimi w poprzednim odcinku, ale ja z tego zrezygnowałam, biorąc pod uwagę fakt, że no tamten odcinek już trwał ponad 40 minut. No, ale już możemy kontynuować. Nie bez kozery chciałem oddać Belgard w ręce osoby zaradnej. Tak się składa, że od śmierci poprzednich właścicieli winnica mocno podupadła. Doniesiono mi o przypadkach śmierci wśród robotników, jak również o potworach grasujących w okolice. Zanim ktokolwiek się tu zadomowi, będzie musiał uporać się z tymi nieprzychylnościami. Takie jest życzenie ministra. Zdaje się, że znowu będę miał co robić. Jeśli tylko się zgodzisz, chętnie przyjmiemy twoją pomoc. Mogę pomóc, ale nie pracuję za darmo. Kurde no, ostatnio mieliście mi dać sporo hajsu. Ja chcę tysiaka i mnie to nie obchodzi, że mi tyle możecie się nie dać. Potrzebuję tego. Dobrze, mamy umowę. W zasadzie to już się zgodziłem. Och, kamień z serca. Zapewniam cię, że nagroda na pewno cię nie minie. Biorę się do roboty. Rozwiąż problemy winnicy Belgard. O, ja widzę, że dostałam normalnie nagrodę za tamte zlecenia. To dobrze, bałam się, że nie dostanę. Ale no, sporo kasy na tym zarobimy. Wiecie, no. Nie, ogólnie to rzadko kiedy się zdarza, że takie zadania są w ogóle. Ja w ogóle mam jakąś chrypę i muszę się znowu rozgadać, bo... Wiecie, jak to jest... Co to jest? Truteń. Mamy Endriagę? Tego się nie spodziewałam. A mam na Exsectoidy coś? Chyba nie mam, bo mamy raczej założone na inne rzeczy. Ale zaraz już będę miała. Dobra. Nie spodziewałam się Endriag w tym miejscu. Szczerze mówiąc, jestem dosyć zdziwiona. Wow, ale obrywałam. Dobrze, że ta niezabijalność jest, bym nawet nie wiedziała, od czego umiera mnie. Jeśli chcę się pozbyć Endriag, muszę to wysadzić w powietrze. A jeszcze jedna jest, wojownik. Ała, no ej! Dobra, ją to by się wypadało może spalić. Jeszcze raz. Dobrze, że mi się to szybko wszystko regeneruje. Super. No to co? Niszczymy gniazdo. Myślałam, że jakieś archespory, tak wiecie, typowo, a tutaj po prostu Endriagi. Świetnie. Czyli pierwszy problem mamy, rozumiem, z głowy. Przemedytujmy się w takim razie godzinę, bo nie muszę zużywać wcale mikstury, a będziemy mieli full HP. Dobra, kolejna rzecz. Potrzebujemy płotki, żeby to ogarnąć. Płotka nie bagły się na jakimś kołku wystającym z ziemi. W ogóle powiem wam, że strasznie dzisiaj mi się nic nie chce. Jezu, ogólnie jestem taka dosyć... No nie mam ochoty na nic. Taki spadek energii totalny. Czasami tak jest. Natomiast no... Masakra. No. W ogóle też zanim nagrywałam, to pograłam sobie też w Residenta 2. Jest już na kanale u mnie, tylko że mamy po jednej stronie przejście po stronie Leona, a nie ma tam Claire. Jezus, co ja mam taką chrypę.
ale no raczej na razie nie planuję ogrywać. O, świetnie, na to tylko i wyłącznie czekałam. Na takiego o nie, są dwa. Chciałbym, żeby... Dobra, ja muszę, widzę, podejść bliżej nich raczej. Kurczę, no mógłby mi się złapać w to. Nie ma tak łatwo. Okej, udało się. Tylko może nie bij go Geralt od tyłu, tylko od przodu. Ała. No, halo, bo umieram. Dobra, nie będziemy, widzę, tutaj się męczyć. To ja poproszę w takim razie standardowo wyśmienity dekok Drafarda Białego. Dobra. Rzucisz sobie to kłem? Dziękuję. Dobra, bo to jest bardzo niebezpieczne, to co ja teraz robię. Nie pierdzielę, dlaczego to Erden się tak zachowuje, nie? Nareszcie coś wpadło. Powinniśmy zdążyć, wydaje mi się, jak najbardziej. Dobra, jednego zabiłam, jeszcze jeden został nam. Udało się, udało się. Tylko proszę cię, nie bij go od tyłu znowu, bo to... Geralt, bo to nic nie daje kompletnie. Dobra, mamy coś. Jakieś ciałko. List od Gregora... Pixit? Szanowny panie, ufam, że waś w dobrym zdrowiu. Nawiązując do naszej wcześniejszej korespondencji, chciałbym zlecić wykonanie badań geologicznych, które umożliwią panu określenie, w których miejscach znajdziemy najodpowiedniejszą glebę pod rozszerzenie areału naszych winnic. Ja się ci nie nadaję do czytania. Mniemam, iż mój goniec przekazał już panu zapłatę. Na koniec chciałbym jeszcze pana ostrzec przed nadmierną ufnością w plotki, które od kilku tygodni roznoszą wśród gminu różni żebracy i włóczy kije. Nie mamy w okolicy problemu z żadnymi wijami czy też innymi potworami i może pan bez żadnych obaw rozpocząć swoją pracę. Życzę powodzenia, z niecierpliwością czekam na wyniki pańskich badań. Hrabia Wladimir Crespi. No dobra, to nam nic nie daje. Chodź, płotka, do mnie, lecimy po kolejne problemy. Ciekawi mnie, czy to zadanie będzie takie, wiecie, dłuższe, mniej więcej długością takie jak tamto, co mieliśmy poprzednie dwa. Czy to będzie tak, że po prostu, wiecie, to będzie takie krótkie zadanie po prostu, które nam tutaj dodatkowo rozwiązuje historię, a raczej rozwijają. Bo to też jest bardzo ciekawa rzecz i przydałoby się tą historię poznać. Mamy w ogóle też naprawdę sporo jeszcze zadań do zrobienia pobocznych. Ja wam, myślę, będę chciała to pokazać. Te, które będę tempo, mogła. Tempo. Płotka, co ty robisz ze sobą? Boże, jak z nią się dzisiaj ciężko steruje. Matko kochana. Nie pomaga mi to zwierzę. Czy my jedziemy pod ruinę też szamutna znowu? Ojej, było słychać pawia. Tak miauczą, to jest śmieszne trochę. Co tym razem? Gniazdo potworów? No, no jasne. Spodziewałam się czegoś innego. O Boże, znowu są dwa. To bardzo niedobrze. Dobra, weźmiemy może tu. Pięknie. Powinno się udać. Red,
Co ciekawe, znowu mi nie zadziałał ten znak. Ale widzę, że jest naprawdę fajnie. Co prawda nie zdążyłam. Super. Denerwuje mnie to, że one, wiecie, są do atakowania tylko od jednej strony. Blisko skolopendromorfów. Powinienem je zniszczyć. Oby tylko się nie pojawił jakiś giga skolopendromorf. Dobra, na szczęście nic z tych rzeczy. Dobra, kolejna rzecz będzie gdzieś tutaj w okolicy. Chodź, płotka, bo nie będziemy się też z wilkami bić. Nie tym razem. Tym razem już po prostu lecimy i wykonujemy tylko i wyłącznie swoje zadania. Tak się zastanawiam, czy będziemy jeszcze coś robić oprócz tego questa. Zależy, ile on nam zajmie. Chociaż ja się trochę boję, że nie zajmie nam wcale pół godziny. Tylko troszeczkę mniej. Chociaż nie wiem, bo tutaj w sumie idzie mi troszeczkę gorzej niż z tymi archesporami. Jakkolwiek dziwnie to nie wygląda, bo ja zawsze na te archespory narzekałam. A tutaj tym razem nie. Dobra. Widzę, że jesteśmy na nowych terenach. Jeszcze nas nie było chyba po tej stronie. Opuszczone miejsce. No to tutaj. Czy to jest oszlusk? Na pewno jakiś drakonit, także tutaj nie mam wątpliwości, że potrzebujemy oleju na to paskudztwo. Drakonidy i lecimy. Witam cię serdecznie, panie oszlusk. One, jak pamiętacie, zieją ogniem. O, mam broń zepsutą, także to jest też moment, żeby ją naprawić. Bo później jak tego nie zrobię, to będę chyba tylko i wyłącznie żałować. Dobra, niech będzie 90%. Dobra, widzę, że będzie latał. Spróbujemy go zestrzelić. Świetnie. Jakiś znak może by się przydał, Ardzik na przykład. Dobra, dziabnął mnie. Ale to nic, pokonany. Okej, okay, i znowu będziemy mieli standardową cutscenkę, czekamy aż ludzie przyjdą, pójdą. Mało nas to tutaj obchodzi. Super. Znowu was muszę przeprosić za świnki morskie w tle, które znowu piszczą, bo się kłócą między sobą wzajemnie. Dobra, bo tutaj ludzie mi dziękują. A ja potrzebuję się stąd wydostać. Czy ja dojadę sobie tędy? Wygląda na to, że tak. Płotka, no nie irytuj mnie. Jaki ten koń jest nieintuicyjny. Mam wrażenie, że on w podstawce trochę lepiej jeździł. Wiecie, zanim wyszły dodatki i tak dalej. Chyba mieli płotkę poprawić, a jest tylko gorsza. Czasami i tak bywa. Dobra, wyjątkowo pojedziemy traktem. Jakąś boczną ścieżką, jedną, drugą, ale jednak ścieżką. Tylko nie w drzewa. Dobra, jesteśmy przy winnicy, gdzie akurat mam znacznik, także to mnie nie uświęca. I jakoś bardzo mnie to nie cieszy. O Jezu. Dobra. Została nam ostatnia rzecz i możemy wracać do Belgardu. Wygląda to tak, jakby to było nasze jedyne zadanie, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy jeszcze coś będą dla nas mieli. Lasy Karoberty. Tutaj gdzieś chyba niedaleko jest ten dom, te Stamary, nie? O proszę, no właśnie, a propos. Już mieliśmy mdlaki. I jest ich tutaj w tych lasach naprawdę sporo. Masakra. Ta aura, co mamy na sobie, jest naprawdę świetna, a najlepsze jest dalej to, że ja nie wiem, skąd to się wzięło, nie? Bargesty, mglaki, Boże Święty, co jeszcze?
tragedię. Dobra. Chyba trochę zboczyłam z traktu, ale to i tak by tak chyba musiało być. Tragiczne te lasy były. Ludzie w opałach. Cudownie. Dobra, najpierw to ci łucznicy, żeby mnie nie denerwowali. Tylko wiecie, tak... Żeby też nie przesadzać, bo... Widzę, że ja sama się im pod broń pakuję. Dobra, dobra. Widzieliście? To są właśnie te umiejętności od zaklinacza. I zdecydowanie szybciej mi się regeneruje wytrzymałość. Nie wiem, czy też na to zwróciliście uwagę. Nie wiem, jakim cudem on we mnie trafił. Dobra, jakiś znak by się przydało może użyć. Na przykład jakiś art. Dobra, pięknie. I jeszcze zostałeś mi ty. Super. I po sprawie. Dzięki ci, panie. Gdyby nie ty. Wiecie, z tymi grasantami to nie ma żartów. Mogę wykuć dla ciebie nowe żelastwo. No, co tylko chcesz. Ale najpierw musimy wrócić do mojego warsztatu w Belgardzie. To akurat dobrze. Chodźmy. Nie ma co tracić czasu. To dobrze, bo już wszystko wykonaliśmy, takie wiecie, i możemy teraz wrócić sobie bez jazdy. Spoko rzecz. Jeszcze raz. Dzięki za ratunek. Chcesz obejrzeć moje towary? No, jeszcze pogadajmy. Co robiłeś w lesie Karoberty? Jak wpadłeś w łapy tym grasantom? Od śmierci hrabiego nie miałem już za co kupować surowca na obręcze do beczek. Nowych narzędzi. Zebrałem więc kilku chłopów i poszliśmy do lasu trochę pomyszkować. Tam, w elfich ruinach, siła jeszcze złomu leży w ziemi. Trzeba go tylko wygrzebać. Gadają, że niby tam straszy. Ale ja tam elfickich duszków się nie boję. Bardzo rozsądnie. Rozsądnie czy nierozsądnie, żadnych duchów żem tam nie widział. Za to na Hanzę wpadliśmy. Oj, marnie było, marnie. No, ale szczęścia widać więcej mam niż rozumu, bo tyś mnie zratował. Dobra, sprawdźmy jeszcze jego asortyment. Pokaż, co tam masz? Geraltowi już broda odrosła, muszę z nim iść do jakiegoś barbera. Co my tu mamy? Miecz boklerskiego oficera. Od razu to sprzedam. Strażnika, zbroja i jakieś spodnie. A, kupiec już nie ma kasy, no to świetnie. Rycerski miecz stalowy. No nie mają lepsze niby bronie, ale wiadomo o co chodzi. Do zobaczenia. Jednak co wiedźmiński rynsztunek, to wiedźmiński rynsztunek. Wróć do Liama i Matyldy. Dobra, jestem. Uporałem się z problemami Belgardu. Winnica znowu może działać tak, jak wcześniej. Doskonale. A zatem, tym razem już oficjalnie, na mocy danego mi urzędu, przekazuję państwu prawa do winnicy Belgard. Ufam, że będą państwo nią dobrze zarządzać. Wspaniale. Ach, już czuję zapach dojrzewających w słońcu winogron. Nie zapomnimy tego, co dla nas zrobiłeś. Proszę, oto nagroda. Ale to nie wszystko. Odwiedź nas za jakiś czas. Będziemy mieli dla ciebie niespodziankę. Nie omieszkam. Bywajcie. Dobra, co to znaczy za jakiś czas? Wróć za 3 dni.
Dobra, no to wiadomo, robimy zadanie do końca, więc przemedytujemy się te 3 dni. Z tego co pamiętam, będzie dosyć interesująco. I zastanawiam się, czy to nie będzie jedno zadanie, które dzisiaj zrobimy, żeby zrobić taki krótszy odcinek i skupić się tylko i wyłącznie na tej kwestii właśnie tego Belgardu. Bo w sumie nie wiem, co byśmy mogli jeszcze z takich mniejszych rzeczy zacząć robić w ogóle dzisiaj. Jestem trochę problem. Oj, jestem trochę problem. Dobra, do południa się prześpimy i powinno wystarczyć. Wystarczyło? Wystarczyło. Dobra. To co, wracamy? Nie. Pozwól. Mamy coś dla ciebie. To zajmie... O, Wiedźmin, witaj. Miło, że wpadłeś. Mamy z Matyldą małą niespodziankę dla ciebie. Widzę, że dogadujecie się coraz lepiej. Fakt. Kiedy się okazało, że w sumie nie mamy się o co kłócić, zrobiło się całkiem... miło. I trochę pikantnie. I bardzo romantycznie. Rozumiem. Nie musicie nic więcej mówić. Cieszę się, że dobrze się wam układa. No właśnie, o to chodzi. Minęło parę dni, a my z kłóconych, z takich naprawdę skłóconych ludzi zrobiliśmy niezłą parę. Co to za niespodzianka? Macie jakieś potwory do ubicia? Nie. To coś znacznie przyjemniejszego. Wyprodukowaliśmy wino, które zdaniem najlepszych sommelierów ma szansę zdetronizować Est-Est. Wiedźminie, to tobie zawdzięczamy ten sukces, więc jeśli się zgodzisz... Chcielibyśmy mu nadać twoje imię. To jak mamy je nazwać? Biały Wilk, Rzeźnik z Blaviken, Geralt z Rivi. Skoro to wino, to chyba nam pasuje Rzeźnik z Blaviken. No to może Rzeźnik z Blaviken. Mocna nazwa. Podoba mi się. Jeśli się zgodzisz, co jakiś czas przyślemy ci kilka butelek do domu. Jestem zaszczycony. Dziękuję. Nie, to my dziękujemy. Bądź zdrów, Wiedźminie. Super. No to co, udało nam się zadanie wykonać. Sprawdźmy, jak tam stoimy z naszym dziennikiem. No, już widzę, że będzie aktualnie problem się czymś zająć, bo tak, tutaj jest na dłuższy czas zadanie. Tutaj chyba też... Gwint w Beauclair. No to by się przydało na osobny odcinek, tak jak mieliśmy gwint w Passiflorze. Kiedyś taki odcinek. Równowaga w przyrodzie. To też na kiedy indziej. Rycerz do wynajęcia. Sprawdźmy, jak typowo stoimy z czasem. No, krótki byłby ten odcinek, więc muszę coś wymyślić. I tak sobie myślę, to może zaczniemy zadanie komu w drogę, temu w czas, bo w sumie to zadanie będzie nam się troszeczkę ciągło. Jak je zaczniemy w tym odcinku, to będzie dobrze, myślę. To skorzystajmy z tego, że mamy jeszcze trochę czasu, tak jakieś plus minus 10 minut, może nawet i 15. I po prostu sobie to zadanie rozpoczniemy. Porozmawiaj z brygadzistą. To jest zadanie, które rozpoczyna się po zakończeniu zadania Łaciate Kłopoty. Jakby ktoś jeszcze z was nie pamiętał, albo się zastanawiał, co to właściwie jest. Cóż no, kamieniom Ardaiso. I spróbujemy to zrobić. To są te zadania, które prowadzą nas do miejsc z fragmentami elementów proroka Lebiody. Elementów posągu konkretniej. O mój Boże. Tak się właśnie, moi drodzy, umiera. Zaraz ostatni zapis gry. Chciałam sobie szybciej zejść, ale nie aż tak szybko. Holender. Powinna mieć zapis po teleportacji, wydaje mi się. Jak nie, no to spotkamy się pod samym już tym miejscem. Ale no na 1000% dokładnie mamy to przy tym brygadziście. No sami musicie przyznać, że dosyć dziwnie mnie gra chciała prowadzić. I to się skończyło dla mnie śmiercią. Dobra, przyspiesz trochę, Geralt. Teraz już sobie nie zrobimy raczej krzywdy. I zobaczymy, co będzie naszym zadaniem. Przepraszam was znowu za moje świnki morskie w tle. Tragizm. No jak, mistrzu?
Poszukacie tych zaginionych robotników? Zginęli? W jakim sensie? Ano, przepadli, razem z zaopatrzeniem. Złożyłem nowe zamówienia i kilkanaście wozów dotarło na miejsce budowy, a pięć zaginęło po drodze. Narzędzia, prowiant, budulec, no i przede wszystkim specjaliści. Co gorsza, był tam też nasz główny architekt. Pisałem do niego, że kamieniołom działa i żeby wysłał nowe plany, a na to majster, że architekt przecież jest u nas, w Ardaiso. A to znaczy, że... Też przepadł. Rozumiem. Zajmę się tym. Mistrzu, nie wiem jak dziękować. Tylko błagam, śpieszcie się, bo bez tych pięciu wozów nie skończymy budowy. Dobra, udziel pomocy wszystkim budowniczym, odwiedź plac budowy. No zaczniemy od placu budowy, bo to jest rzecz opcjonalna. Ale no zapewne będzie to coś ważnego. I myślę, że to będzie jedna rzecz, którą my dzisiaj zrobimy. To właśnie ten plac budowy konkretniej będziemy tylko i wyłącznie odwiedzać. I to jest chyba przy świątyni proroka Lebiody. Tylko, że ja tam chyba nie mam też żadnego znacznika i to jest ten bardzo duży minus. O mój Boże, Geralt. Chryste, panie, nie spindol się nigdzie. Dobra, bo ja widzę, nie umiem wchodzić Geraltem po schodach. To chyba nie świadczy dobrze o mojej inteligencji. Dobra, pomału. Nie tak szybko. Nie ma co się tak spieszyć. Tu jest kowal, ale mnie nie interesuje. Interesuje mnie to, żeby się dostać pod plac budowy. I to jest właśnie plac budowy tego pomnika. Proroka Lebiody. Mamy znacznik i teraz tak. To jest tutaj właśnie. Okej, mam tutaj znacznik, posąg proroka Lebiody. I no to najpierw odwiedzimy plac budowy, a później będziemy myśleć o tych pomocach. Udziel pomocy wszystkim budowniczym pomnika. Także to raczej będzie już na kolejny odcinek. Dobra, dobiegamy. Co prawda to jest trochę wyżej, ale to raczej nie problem. Dobra, to jest ten pomnik. Ładny posąg. Aha, tak po prostu tutaj poszliśmy. Dobra, to jak stoimy z czasem? Jeżeli nam pykło około 30 minut, no jest plus minus 27 minut, także... Dobrze, moi drodzy, ja nie będę przedłużać. Dzisiaj zrobimy sobie wyjątkowo krótszy film, ponieważ chcę to zadanie zostawić na kolejny odcinek i już więcej tutaj nic nie przedłużać. Tak pokrótce, przejrzymy sobie razem dziennik. Mamy do zrobienia zadanie komu w drogę temu w czas... Gwint, wielki turniej w Bokler. I to jest na razie wszystko z pobocznych, które mamy w dzienniku przed zadaniem na 95, czyli leże bestii. Z tym wyjątkiem, że jest jeszcze parę zadań, których ja w dzienniku nie mam, a widnieją one na minimapie, więc te zadania też sobie zrobimy. Ale myślę, że zaczniemy od komu w drogę temu w czas. Gwint to też myślę będzie osobny odcinek. No i myślę, że zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze raz Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja już lecę montować dla Was ten film. Trzymajcie się i cześć!